21 Piotr Dziewicki, obok Mariusz Malinowski numer 4 i na lewej obronie Paweł Kaczorowski numer 24. W pomocy Igor Gołaszewski numer 10, Maciej Szerfen 19, Emanuel Ekwueme z 13 i Mateusz Bartczak numer 18, a w przodzie Maciej Bykowski numer 6 i Arkadiusz Bąk numer 20. Trenerem jest pan Janusz Białek, a na ławce rezerwowych Polonii bramkarz Gubiec, a w polu Mazurkiewicz, Kęska, Szymanek i Udenkfor. I garbarnia Szczakowianka, w bramce Jarosław Matusiak po 10 latach na boiskach Ekstraklasy. Piotr Przerywacz to nowa postać w zespole garbarni Szczakowianki. Z numerem 22 ten zawodnik w obronie, z numerem 5 Tomasz Księżyc, numer 16 Jarosław Zadylak, z dwójką gra Rafał Górak, z numerem 14 Janusz Wolański, z czwórką Dariusz Kozubek, numer 15 Ryszard Czerwiec, z dwudziestką Marek Kubisz, numer 9 Łukasz Błasiak i z numerem 7 Abel Salami, a zespół garbarni prowadzi Marek Motyka. Piłkarze rezerwowi garbarni: Wróbel, Przytuła, Chudy, Matusiak, Sztandera, Iwański i Kapciński. Za moment rozpoczęcie meczu. Pan Jarosław Żyro z Bydgoszczy, na liniach Grzegorz Burant i Artur Gonera. Jest też moment, żeby się przedstawić. Te relacje skomentują dla państwa Edward Durda, Paweł Zarzeczny. Pan Żyro sprawdził bramki w porządku, chorągiewki w porządku, można zaczynać. W czerwonych strojach gospodarzy garbarnia Szczakowianka, dotychczas na koncie 1 punkt zdobyty w 4 kolejkach, a w czarnych strojach Polonia Warszawa. Polonia Warszawa w ostatnim meczu ligowym zremisowała u siebie z Lechem Poznań. To były pierwsze stracone punkty przez Polonię na swoim boisku. Jak pamiętamy, jedyny mecz wyjazdowy w tym sezonie Polonia przegrała z Widzewem w nader dramatycznych okolicznościach. Natomiast Szczakowianka zaczęła obiecująco od remisu z Wisłą, później jednak praktycznie co mecz to gorzej. A już najgorzej przed tygodniem w Katowicach z GKS-em 0-4 po grze raczej beznadziejnej. Mimo to Szczakowianka nie rezygnuje z utrzymania się w lidze. Trener się nie załamuje. Trener pan Marek Motyka, teraz na naszych ekranach Janusz Białek. Najważniejsze, coach Polonii. Działacze drużyny Szczakowianki nie rezygnują z trenera Motyki. Dali mu także w tym meczu szansę. W tygodniu w Pucharze Polski zespół Szczakowianki wywalczył awans do 1-16. Zagra ponownie z Wisłą Kraków. No i dziś na trybunach ponad 5 tysięcy widzów, którzy przeżyli ten horror, kiedy to Szczakowianka w poprzednim meczu u siebie przegrała z Odrą Wodzisław, tracąc dwie bramki w końcówce. Teraz Salami w bardzo groźnej akcji, ale powstrzymał go kadrowicz Paweł Kaczorowski. No i nie spodobało się to widowni, ale sędzia nie pokazał na rzut rożny, tylko nakazał grę od bramki. Salami się tym specjalnie nie przejął. W tym tygodniu garbarnia nie tylko grała w Pucharze Polski, ale też pozyskała nowego obrońcę. To Piotr Przerywacz, znany na pewno widzom klubu kibica z występów Zagłębiu Lubin. Piotr Przerywacz dzisiaj w środku obrony lubińskiej defensywy. Zobaczymy, jak będzie się spisywał. Szukał pracodawców w minionym tygodniu. Okazało się, że reflektowała na niego właśnie drużyna garbarni Szczakowianki. Teraz akcja Polonii. Próbował prostopadłego zagrania Mateusz Bartczak. To wciąż ławka Polonii. Ważna sprawa związana z bramkarzami zespołu gospodarzy. Przypominamy, na początku sezonu Michał Wróbel bronił bramki garbarni, później rzeczywiście fatalny występ przeciw Odrze Wodzisław. W Katowicach stał w bramce Tomasz Rogala, a dziś próbowany jest Jarosław Matusiak, który, o czym już wspomnieliśmy na samym początku relacji, po 10 latach wraca na boiska Ekstraklasy. Matusiak, który przed momentem podał piłkę Przerywaczowi, ma rzeczywiście imponującą listę drużyn, w których występował, i ponieważ na boisku nic się nie dzieje, tak w skrócie tylko przedstawię ją państwo: Ostrowie, Ostrów Mazowiecki, Gwardia Szczytno, GKS Jastrzębie, Naprzód Redutowy, Odra Wodzisław, Olimpia Poznań, Warta Poznań, Krakowia, Naprzód Redutowy, Olimpia Biegary Śląskie, Naprzód Redutowy, GKS Jastrzębie i Marbet Cerabet Bielsko-Biała. Na pewno z pamięci Matusiak by tej całej swojej kariery nie mógł odtworzyć, no ale na szczęście mamy skarby kibica i nikt wszelkie pożyteczne informacje. Teraz uderzony w twarz zawodnik Polonii, będzie potrzebna pomoc medyczna. Matusiak ma 37 lat, do tej pory w Ekstraklasie rozegrał tylko 15 spotkań. A tu małe sprostowanie. Po tym zachowaniu Arkadiusza Bąka wydawało się, że dostał mocno w twarz, a tymczasem bolała go noga, ale trzymał się tylko za głowę. Miejmy nadzieję, że wszystko już w porządku. Piłkarz już wprawdzie lekko kuśtyka,
zafrasowaną minę ma Janusz Białek, bo już na początku, w czwartej minucie, kluczowy zawodnik doznaje urazu, ale widać, że ten ruch w stronę linii bocznej coraz sprawniejszy i za moment piłkarz Polonii na pewno pojawi się na placu. A już z tych pierwszych obrazków widać, że Piotr Przerywacz będzie pełnił tę newralgiczną funkcję w drużynie, będzie ostatnim obrońcą. Zastąpi w tej roli Rafała Guraka, który wprawdzie bardzo ambitnie, bardzo dzielnie się starał trzymać tyły Garbarni, ale w pierwszych meczach bramki jednak ten zespół tracił. No i stąd wzmocnienie tej linii kolejnym doświadczonym bardzo piłkarzem z Polonia, Gołaszewski. Przypominamy, teraz Marcin Kuś. Przerywacz przejął koszulkę z numerem 22 po Mile Knyżewiczu, Jugosławianie, który grał ostatnio w zespole Garbarni. I Gołaszewski do Wąka, ten jednak pilnowany przez Zadylaka. Teraz faulował Gurak, trzymał za koszulkę Bykowskiego. Bykowski tylko na to czekał, a tu przed momentem to Rafał Gurak z dwójką. Bykowski tylko na to czekał, sporo rzutów wolnych potrafi wywalczyć ten zawodnik. I tak teraz widać pod czujną opieką będzie dośrodkowywał, chociaż Malinowski to raczej specjalista od uderzeń na bramkę. Dysponuje bardzo silnym strzałem, zobaczymy. Jarosław Matusiak troszeczkę przejęty całą sytuacją, trudno mu się dziwić, ale to dośrodkowanie Malinowskiego słabe i bardzo łatwo Zadylak wybił piłkę poza pole karne. Polonia wygrała pierwsze dwa mecze w tym sezonie, pokonując Amikę na swoim boisku, a później zespół Wisły Płock także na swoim stadionie. Przyszła następnie przegrana w tych dramatycznych okolicznościach z zespołem Widzewa. No i złapali lekką zadyszkę poloniści w meczu z Lechem Poznań u siebie. Nie prezentowali się najlepiej, jeśli chodzi o szybkość. Zobaczymy, czy ten tydzień wystarczył na zregenerowanie sił i czy będzie pod tym względem postęp. Na razie gospodarze próbują wyjść szybką akcją. Piłka ucieka za linię boczną Łukaszowi Błasiakowi. Widzę na trybunach. Publiczność już tradycyjnie nigdy nie zgadza się z decyzjami, które są na korzyść gości, no ale czasami trzeba się z decyzjami arbitrów godzić. Teraz piłka ewidentnie wyszła. To Ryszard Czerwiec, kapitan. Piłkarz, który w Jaworznie się wychował, zrobił wielką karierę i teraz do Jaworzna wrócił. W Jaworznie ma restaurację, ma też rodzinę. Miejmy nadzieję, w tych pierwszych meczach nie mógł grać. Miejmy nadzieję, że wniesie sporo inteligencji, zwłaszcza w poczynania ekipy Garbarni. Teraz Polonia, Kaczorowski. Polonia bardzo chwalona na początku i chyba trochę zachwalona, bo ostatni mecz z Lechem żenujący, a teraz widać, że poloniści też niezbyt mocno zaczęli grę w piłkę. Spora dziura, ładne podanie Czerwca na prawą stronę i tu faulowany przez Kaczorowskiego piłkarz Garbarni Wolański. Salami wdał się w drybling, łatwo ograł Kaczorowskiego, piękny strzał, ale ręką i będzie żółta kartka dla tego oto zawodnika, to Janusz Wolański. Ładne dośrodkowanie Salamiego, który nad podziw łatwo ograł Kaczorowskiego. Nie przystoi reprezentantowi Polski tak się ogrywać. No i Wolański tutaj sprytnie, ale jednak niezgodnie z przepisami. I brawa dla pana Żyro za to, że dostrzegł to zagranie. A to było zagranie w stylu siatkarskim, takie mocne zbicie piłki. Wolański powinien się cieszyć, że sędzia potraktował go tak łagodnie. Kaczorowski wybija piłkę do przodu. Jest tutaj Bykowski i akcja przerwana. Znów pretensje piłkarzy. Teraz piłkarze Garbarni starają się sprawić wrażenie, jakby byli prześladowani przez arbitra. Tak nie jest. No i Ekwueme, naciskany przez obronę, wybija piłkę na aut. Trudny mecz nie tylko dla obu drużyn, bo Garbarnia potrzebuje punktów, Polonia zatrzeć plamy po tych dwóch ostatnich nieudanych meczach, no ale sędzia Jarosław Żyro ma też dzisiaj dosyć ważne dla siebie 90 minut, powszechnie obwiniany o poważne
ważny błąd w meczu, który poprzednim, który prowadził Grodzin. Górnik Zabrze podyktował wtedy rzut karny w ostatniej minucie za urojony faul. Na szczęście piłkarze Górnika go nie wykorzystali, nie wypaczyło to wyniku meczu. Teraz znów błąd Kaczorowskiego na prawej stronie. Na szczęście naprawił go, na szczęście dla Polonii naprawił go Malinowski. Teraz Bąk ładnie się odwrócił i zagrał do Bykowskiego, ale temu zabrakło kilku metrów. Niepotrzebnie popchnął przerywacza, który uprzedził go i zagrał do Matusiaka. Oto przerywacz. Polonia, przypominamy, grała w minionym tygodniu w kwalifikacjach Pucharu UEFA. Wygrała 2-0 ze Stremą Wanderers. Wówczas Bąk i Barczak trafiali do siatki, ale oczywiście uwaga skupiona jest przede wszystkim na meczu ligowym i dośrodkowanie Salamiego. Dziewicki wybija na róg, a znów pogubił się gdzieś, zginął na boisku Paweł Kaczorowski i bezkarnie Salami, bez żadnego krycia. To drugie dośrodkowanie tego zawodnika. Mamy 10. minutę. Proszę zobaczyć, żadnego polonisty w promieniu 6 metrów przynajmniej. Bardzo beztrosko zaczęła grę w obronie Polonia. To już rzut rożny. Ryszard Czerwiec pokazał, jak dośrodkuje. Ładna piłka, ale nie trafił w nią. Oglądany Wolański. Wolański, jedna bramka ręką, teraz druga dobra sytuacja, ale trafił tutaj na dwóch obrońców czarnych koszul i wciąż 0-0, ale coraz ciekawsze te minuty na stadionie w Jaworznie. Teraz Ekwueme sam przed bramką podaje jeszcze do Bykowskiego. Za długa piłka. No a na koniec, żeby tych kiksów była cała seria, skiksował oglądany Dariusz Kozubek i Marcin Kuś, kadrowicz, debiutant w niedawnym meczu z Belgią. Według selekcjonera Bońka wschodząca gwiazda polskiej piłki. Zobaczymy, czy to gwiazda, czy też kolejna z selekcjonerskich pomyłek, jakich w historii naszego futbolu było setki. Garbarnia w ataku, ale ta piłka zdecydowanie za daleka, nawet dla Salamiego. Marek Motyka, bardzo skoncentrowany, wciąż o sobie powtarza, że jest góralem z Żywca, że nic go nie załamuje, że przeciwności losu nie są mu obce, że nawet wiele, wiele, wiele porażek nie zachwieje jego koncepcją, jego planami, pracą, że dziennikarze nie będą go zwalniać z pracy. Miejmy nadzieję, że zwycięstwami zrobi dziennikarzom psikusa. Wywoła sportową złość nie tylko w sobie, ale i w zespole. Teraz ładna wrzutka Szerfena, ale nikt z polonistów nie walczył tam o piłkę. Łatwo złapał ją Matusiak i ładnym wrzutem rozpoczyna kontrę. Dwóch bocznych pomocników, Janusz Wolański i Dariusz Kozubek, do wiosny tego roku piłkarze Ceramiki Opoczno. Świetnie się rozumieją obaj ci gracze. No i liczy na nich również bardzo Marek Motyka, a to Ryszard Czerwiec w 12 minucie spotkania także szukał swojej szansy. Tu pan Żyro ładnie pokazał przywilej korzyści, bo wcześniej faulowany Marek Kubisz. Marek Kubisz niezbyt aktywny, troszeczkę przy tej akcji schował się, nie wyszedł do przodu. Łatwo ta akcja jego została przerwana. Na szczęście kontynuowali ją partnerzy. Sporo miejsca mają piłkarze na boisku. Nie ma tu jakiejś przesadnej dyscypliny taktycznej. Nie ma to, jak ogląda się czasami, charakterystyczne widoki, jeśli grają lepsze drużyny. Takie pary krążące po boisku, piłkarze blisko siebie, na małej przestrzeni. Tutaj raczej rozciągnięci na 70 metrach. Sporo miejsca, żeby przeprowadzać pomysłowe, filigranowe, finezyjne akcje. Wolański, Paweł Kaczorowski, tym razem dobra interwencja, ale jest Bykowski. Arkadiusz Bąk w środku, ładna piłka teraz do Mateusza Barczaka. Barczak poradził sobie tu w polu karnym z przerywaczem. 1-0. 1-0 dla Polonii Warszawa. Barczak ograł tego zawodnika, który miał defensywę Garbarni wzmocnić, Piotra przerywacza. Zaraz zobaczymy powtórkę tej akcji. Bardzo smutny Jarosław Matusiak. Barczak bardzo sprytnie poradził sobie z obrońcą Garbarni i strzałem tuż przy słupku pokonał golkipera Szczakowianki. Nie można mieć do niego pretensji, raczej już do przerywacza, który dał się nabrać na taki bardzo prosty zwrot. Piękny strzał Barczaka. Polonia prowadzi 1-0. No a góralski charakter trenera Motyki wystawiony na kolejną ciężką próbę. 12 bramka stracona przez Garbarnię Szczakowiankę w tym sezonie. W 13 minucie meczu
pechowej, jak się okazało, dla gospodarzy pokonany Jarosław Matusiak. Mówiłem o tych nerwach Marka Motyki, może za chwilę o tym, bo mamy teraz rzut rożny, Kozubek. Jeszcze raz Kozubek. Skacze tu Salami. Nie trafił czysto w piłkę, wybił ją Dziewicki. Mówiliśmy o tych nerwach. Wrócili do drużyny i Czerwiec, i Kubisz. Dwaj piłkarze środka pola, na których trener bardzo liczył. Tu Zadylak w pojedynku z Szerfenem. Ładnie sobie poradził. Dobre dośrodkowanie. Proszę zobaczyć, w polu karnym aż czterech piłkarzy Szczakowianki. Wyjątkowo ofensywnie usposobionych. Teraz znów dużo miejsca w polu karnym. I ładnie broni Krzyształowicz. Teraz troszkę popychany przez Salamiego. Nic wielkiego się nie stało. Przeprosił piłkarz z Nigerii. A tu proszę zobaczyć, ile miejsca w polu karnym ma Wolański. Spóźnił się Malinowski. I Krzyształowicz ze sporym trudem wybił tę piłkę. To jeszcze oglądamy powtórkę bramki, po której Polonia prowadzi w Jaworznie 1-0. A to Mateusz Barczak, numer 18. I smutny bardzo Jarosław Matusiak. A Salami i bramkarz zespołu Polonii Krzyształowicz grali przecież niedawno jeszcze w Stomilu Olsztyn. Dziś przychodzi im rywalizować ze sobą na boisku. Błasiak próbuje środkiem boiska przedrzeć się. Było tam jednak dwóch, trzech polonistów, no i stracił piłkę. Barczak do Bykowskiego. Walczył Bykowski od dawna o miejsce w podstawowym składzie. Nie stawiał na niego Janusz Białek. Dziś w meczu ligowym po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce polonistów. Gołaszewski teraz, seria zwodów. No i czy uda mu się minąć Zadylaka? Nie, Zadylak odbiera mu piłkę. Bardzo niefortunne wybicie piłki przez przerywacza. Widocznie jeszcze on w takim małym szoku po tym kiksie, po tym zagraniu, po którym Garbarnia straciła gola. Gołaszewski ładnie teraz włożył na właściwe miejsce kawałek murawy, którą wcześniej wyrwał. Ciągnięty za koszulkę Ryszard Czerwiec, faulował Arkadiusz Bąk. Nieudana przygoda w Birmingham City, nieudana w Widzewie Łódź, gdzie klub nie zdecydował się na wyłożenie pieniędzy, na zatrzymanie tego zawodnika, stąd powrót do Polonii. Ale Arkadiusz Bąk radzi sobie w tym klubie świetnie, zdobywał z nim zresztą Mistrzostwo Polski. Na pewno ten czas nie jest zmarnowany, ładnie teraz przedzierał się piłkarz Garbarni, ale trafił w mur polonistów. Trzeba akcję zaczynać od początku. Teraz bardzo niedobre podanie, Bąk na prawo, jest to Gołaszewski, na pewno podciągnie kilkanaście metrów. Powinien szukać partnera do zagrania, ale to podania w tył, to naprawdę nie o to chodzi w piłce nożnej. Cała akcja, proszę zobaczyć, cztery kolejne podania do tyłu, piąte. Cała akcja kompletnie zwolniona, zatrzymana i no w ten sposób poloniści, jest 17 minuta, nie chcą chyba pokazać, że bronią jednobramkowego wyniku, bo na taką taktykę można sobie pozwalać w 85 minucie, a nie 17. Jarosław Matusiak w bramce Szczakowianki to zawodnik, który zarazem jest trenerem bramkarzy w klubie, a więc szkoli młodszych od siebie Tomasza Rogale i Michała Wróbla. Dziś nie dał im dobrego przykładu w 13 minucie meczu, no ale strzał Barczaka był precyzyjny. No i zobaczmy tę sytuację. 18 minuta gry, znów zagrożenie przed bramką Garbarni Szczakowianki. Rzucenie piłki przez Malinowskiego. Jeszcze walczył Dziewicki i tym razem Matusiak górą. A tam w zaskakujący sposób po drugiej stronie szesnastki przewrócił się przy tej główce Marcin Kuś. Miejmy nadzieję, że ten pobyt w kadrze pierwszy, a rysujący się też drugi i występ w eliminacjach Mistrzostw Europy nie spowodują, że tak jak szybko trafił do kadry, tak szybko przestanie dobrze grać. Wielu zawodników, starszych nawet od Kusia, nie zniosło zbyt dobrze awansu, tego wejścia schodek wyżej w karierze. Zaczęli zajmować się za dużo myśleniem o meczach i o karierze, a za mało koncentrowali się na obowiązkach boiskowych. Teraz kolejny błąd polonistów, ale za długie podanie, gwizdek, zirytowana widownia nie tylko wynikiem, ale i tym, że ta szybka akcja została zatrzymana. Trzeba jednak powiedzieć, że publiczność w Jaworznie bardzo kulturalna. Stadion dzięki pomocy samorządu coraz ładniejszy. Stadion miejski, stadion Wiktorii Jaworzno. No i spodziewać się należy, że jeszcze
jeszcze nie jedno. Dobre widowisko na tej murawie. Będziemy mieli możliwość oglądać teraz salami w pojedynku z Kaczorowskim. Tym razem sobie nie poradził, ale zdobył out. Salami wysoki, jak na zawodnika, który lubi drybling, ale o dziwo te dryblingi mu się udają. Najważniejsze, że się nie boi pojedynków 1 na 1. No jeżeli dzisiaj uda mu się dobrze pograć z Kaczorowskim, to nabierze pewności siebie. Łatwiej mu będzie z innymi defensorami walczyć w następnych meczach. Teraz salami, bardzo nieudana ta główka. Teraz pokazał bardzo ładnie w wyskoku szerfen, jak należy czyścić przed pole. Bardzo dynamiczne wybicie. EQME, seria pomyłek. Szerfen wmieszał się wreszcie. To wszystko znów pomyłka. Jak się okazuje, nie można zawczasu pochwalić żadnego zawodnika, bo kolejnym zagraniem pokazuje, że to poprzednie dobre było przypadkowe. Teraz będzie rzut wolny. Uspokaja Kaczorowskiego sędzia Żyro. Niepotrzebnie widać, że polonista śmieje się i absolutnie nie przejął się tym werdyktem. A tutaj jaki pusty przebieg, jaki miał Salami. Po prostu nie trafił zawodnika. Tego rzutu wolnego mogłoby nie być, no ale jest. Dariusz Kozówek, strzelec gola w inauguracyjnym meczu Szczakowianki przeciwko wicemistrzowi Polski Wiśle Kraków. Teraz będzie szansa na podwyższenie tego dorobku. Dobre uderzenie, śliczny strzał, piękna porada Krzyształowicza, ale piłka minęła słupek. Niewiele, zaraz zobaczymy to w powtórce. Silne, soczyste uderzenie wokół muru. Wyciągnął się Krzyształowicz, ale piłka 1,5 metra w bok. Kozubek zaczynał karierę w Koronie Kielce, skąd trafił do Łęcznej, następnie Krzeostrowiec, Ceramiki i właśnie z Wolańskim w tym roku zawitali do Jaworzna Szczakowej. On właśnie przy piłce, próba dogrania przed pole karne. Jeszcze raz Błasiak, teraz przejmuje piłkę Błasiak i interwencja Dziewickiego. Ryszard Czerwiec. Piłka już ustawiona przez chłopca do podawania piłek. Nawet Czerwiec nie robi tak, jak w zwyczaju ma wielu innych piłkarzy, że jeszcze sobie piłkę poprawią, popieszczą trochę. Dośrodkowanie i salami. Bardzo ładna główka. Trudno powiedzieć, co robili wokół niego trzej obrońcy. Dziewicki, Malinowski. Nie wyskoczyli do piłki. Bardzo łatwo salami główkował, no ale zauważyliśmy już w poprzednich akcjach, że to główkowanie nie za dobrze mu wychodzi. Lepiej dryblingi. Proszę zobaczyć. Skakał tutaj z nim Malinowski, ale bardzo, bardzo marnie. Dziewicki. Już tu atakują gospodarze. Nie wywalczyli piłki, ale poloniści trochę bardziej nerwowo. Jest w końcu piłka zdobyta przez graczy w czerwonych strojach. Ładnie teraz Kubisz. Bardzo sprytnie zrobił sobie miejsce do gry. Takim zwodem, balansem ciała oszukał rywala. Jest wielka nadzieja działaczy i trenerów Garbarni, że Marek Kubisz będzie stwarzał partnerom sytuacje bramkowe. Będzie robił to, co w poprzedniej drużynie w GKS-ie Katowice. Oby tak się działo, bo to zawodnik nieszablonowy, bardzo pomysłowy. No i już na warunki polskiej ligi rutynowany to Jarosław Zadylak. A w tle widzieliśmy Guraka, który pieczołowicie obejmuje Bykowskiego. Lubi gwizdać widownia w Garbarni Szczakowianki. Kozubek podnosi rękę. Rzeczywiście ten faul raczej z gatunku urojonych. Przewracał się Igor Gołaszewski i Malinowski. Te dośrodkowania w pierwszych 23 minutach niezbyt mocne, niezbyt dokładne. Teraz też taka zawiesinka, jak mawiają trenerzy. Nic z tego nie wyszło i salami teraz wyprzedził Kaczorowskiego, ale tu asukurowany przez EQME. EQME powinien być coraz lepszy, wreszcie przeprowadził się z Łodzi do Warszawy. Ma nowe mieszkanie. Żona Pryszcilla spodziewa się dziecka. Oboje spodziewają się dziecka. Tolek podobno bardzo spoważniał, bardzo solidnie zaczął trenować. No ale po tych
wystrzałowych dwóch kolejkach. Troszeczkę jakby dostosował się, dostroił do poziomu partnerów oraz Bykowski. Nie miał szans zdobycia piłki. Przewaga liczebna gospodarzy. Tam w tle widzimy fanów Polonii, których trudno z tej odległości powiedzieć, ale po 20-30 przyjechało z Warszawy do Jaworzna. Ciekawe, czy wybiorą się w podróż do Porto, kiedy zespołowi Polonii przyjdzie rywalizować w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Trudny rywal polonistów. Bardzo trudny, ale też to taki rywal, o którym się potem latami pamięta. I wcale też drużyna warszawska nie jest na straconej pozycji. Porto już tylko nazwą przypomina ten słynny zespół, który zdobywał Puchar Mistrzów, a było to w roku 1987, jeśli rachunki mnie nie mylą, 15 lat temu w bramce z Józefem Młynarczykiem. Następnie Porto zdobyło też Puchar Interkontynentalny w Tokio, ale ostatnio Porto to typowy, przeciętny zespół portugalskiej ligi. Sławą i wynikami przebija go ostatnio Sporting Lizbona z Mario Jardelem. Choć z drugiej strony nie sprostała drużynie Porto niedawno Wisła Kraków. No ale cóż, życzymy polonistom jak sukcesu, wyniku, awansu do następnej rundy. Szkoda tylko, że Polonia oba mecze grać będzie na wyjazdach, bo pierwszy w Porto, a drugi nie w Warszawie, nie u siebie, tylko najprawdopodobniej w Płocku. A to dlatego, że mecz rozgrywany ma być wieczorem, a na stadionie Polonii poza paroma ulicznymi latarniami nie ma żadnego oświetlenia i po prostu słabo byłoby widać piłkę, a telewizje, które ten mecz chcą wyprodukować i sprzedać, dbają jednak o jak najlepszy obraz. Teraz kolejna decyzja sędziego, która nie spodobała się nie tylko widowni, ale i Markowi Motyce. Jak wiadomo, górale mają kapitalny sokoli wzrok, więc dostrzegł Marek Motyka stąd, co działo się po przeciwnej stronie i czy piłka powinna przypaść w udziale polonistom. No ale trudno podważać każdą decyzję sędziego, nawet jeżeli nie jest to sędzia bardzo, bardzo znany i bardzo wybitny. Teraz kolejny kontrowersyjny werdykt. Rzut wolny dla Polonii blisko bramki, będzie dośrodkowywał być może znowu Mariusz Malinowski, któremu to się nie udawało, więc piłkę wziął Igor Gołaszewski. To takie miejsce, z którego można dośrodkowywać, ale można też i pokusić się o strzał. Dośrodkowanie, no i tutaj bardzo tak niemrawo sięgał po tę piłkę Maciej Szerfen. Wysunął piłkę, ta minęła go parę metrów. Piłka wciąż polonistów. Teraz ruch w polu karnym. Marcin Kuś. Także apatyczny dziwnie. Zupełnie nie przypomina reprezentanta, raczej jednego z zawodników, który nadaje się do zmiany. Nie widać wcale jego dynamicznych rajdów. Teraz ładnie Malinowski w gąszcz zawodników. Teraz starcie troszkę przypadkowe. Każdy z zawodników chciał przebić tę piłkę i zostać z nią w grze, ale piłka sobie, a piłkarze na murawie. To taki obrazek jak w zwierciadle. Ale nic groźnego się nie stało. To zobaczymy jeszcze w powtórce. Górak trafił stopą stopę rywala. Malinowski już opatrzony. Rafał Górak był piłkarzem Polonii Bytom, między innymi z tego klubu trafił właśnie do Garbarni Szczakowianki. Zresztą sporo jest w składzie Garbarni Szczakowianki zawodników, którzy występowali właśnie w bytomskiej Polonii. Ten zasłużony klub półtora roku temu opuścił szeregi drugiej ligi, no i wielu zawodników właśnie zdecydowało się na zmianę barw klubowych. Teraz wydawało się, że Górak może mieć problemy. Górak w ostatniej chwili zorientował się, że czai się tam za plecami Bykowski i ładnie odwrócił tę akcję. Zadylak. Wreszcie jakaś akcja lewą stroną, bo do tej pory chętniej atakowali gracze Garbarni prawą.
gdzie Salami walczył. No stop z Kaczorowskim, Ekwueme. To Bartczaka, ten ładnie wpuścił w bój Kaczorowskiego. I w ostatnim momencie interwencja obrońcy przerwała tę akcję. Było groźnie, Polonia mogła podwyższyć prowadzenie na 2-0. 29 minuta. I słychać było przed momentem, Polonia, doping fanów z Warszawy. Tych, którzy na spotkaniach przy Konwiktorskiej zasiadają zwykle na tej trybunie zwanej Kamienną. I jest to nazwa bardzo precyzyjna, bo tam poza kamieniami, poza takimi betonowymi podestami niczego więcej nie ma. Może to się w przyszłości zmieni. Mateusz Bartczak. Kolejna akcja polonistów. Bąk. Bykowski próbuje tam wyrwać się spod opieki Guraka. Ten trzyma go za rękaw. Jest dosyć trudne. Gołaszewski dośrodkowuje. Kuś wreszcie pokazał się, ale w takim bardzo anemicznym zagranie. Dziewicki tak do swojego bramkarza. Polonii teoretycznie nie spieszy się, choć pamiętają warszawscy gracze mecz z Widzewem, że tam zaliczka dwubramkowa nie wystarczyła do sięgnięcia po choćby remis. Tutaj zespół Szczakowianki, znany z ogromnej ambicji, będzie walczył na pewno do końca tej pierwszej połowy, rzuci wszystkie siły na szale, również w drugiej odsłonie. Teraz ładnie wymanewrował obronę Kubisz, ale za dośrodkowanie za mocne. Kozubek z drugiej strony. Jest tam Janusz Wolański. Jest Kaczorowski. Jest ta pierwsza minuta. 1-0 prowadzą goście, ale te akcje groźniejsze w wykonaniu Garbarni. Wolański ładnie teraz. Błąd Malinowskiego kolejny, ale Łukasz Błasiak nie zdołał go wykorzystać. To Malinowski. Pseudonim Malina. A to Dariusz Kozubek, który raz ładnie uderzył z rzutu wolnego. Parę razy nieźle dośrodkował. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tu Salami z Bartczakiem, ale piłka poszła dalej. Bartczak wybija ją przed szesnastkę. No i fatalny strzał Ryszarda Czerwca. Piłka marzenie prosto na woleja. Ale nie uderzył czysto w nią Ryszard Czerwiec. I tylko aut od bramki. Trzeba Czerwca o tyle usprawiedliwić, że miał przerwę w grze spowodowaną kontuzją. I nie jest na pewno jeszcze nie tyle w życiowej formie, co w ogóle w formie meczowej. Musi minąć parę kolejek, by zaczął czuć piłkę i pokazywać te walory, z których słynie. A słynie przede wszystkim ze świetnych podań i z soczystych strzałów z dystansu. Bąk wywalczył tylko aut. Bardzo z wielkim poświęceniem i bardzo ambitnie przerwał akcję Piotr Przerywacz. Być może w Lubinie żałują, że pozbyli się kilku obrońców. Przerywacza wcześniej, Adamskiego, który karierę robi w Austrii, Cecota, bo Zagłębie Lubin traci gola za golem. Mimo że personalnie ta formacja się wzmocniła. Zadylak. Nie ma w zespole Szczakowianki od dłuższego czasu kontuzjowanego Macieja Iwańskiego. To taki niewielki wzrostem, bardzo dobrze wyszkolony, żywiołowy gracz linii pomocy, często grający także w linii ataku. To jest na pewno osłabienie również zespołu Motyk i on kuruje się, jest na ławce rezerwowych, być może jeszcze ujrzymy go w końcówce tego spotkania. Trener Motyka mówi, że to bardzo twardy chłopak i że na pewno chce już grać. To zresztą nie tylko twardy chłopak, ale reprezentacyjny chłopak, jedyny z Garbarni. Bardzo niesportowe zachowanie, połamał chorągiewkę, na szczęście plastikową, Marek Kubisz. Sędzia nakazał kontynuowanie akcji, no to podanie Arkadiusza Bąka, to on przeprosił wprawdzie za to, ale zagranie z rzędu nieudolnych. Wolański i piłka na aucie. Iwański gra w reprezentacji młodzieżowej, tej, którą prowadzi Edward Kleidic, która ma szansę wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, jeżeli przebrnie eliminację. Życzymy jak najlepiej młodemu zawodnikowi z Jaworzna. Tu kolejna z groźnych akcji gospodarzy. 34 minuta.
bardzo mocne, długie dośrodkowanie do Salami. Jego dośrodkował Księżyc, ale Salami, a gra głową, to na pewno powinien być temat kolejnych treningów. Trzeba jednak też rozgrzeszyć, jak już tak rozgrzeszamy to seryjnie, jak w średniowieczu, odpust za odpustem. Salami, kiedy grał w Stomilu, nie miał zbyt wielu okazji do gry głową. Po prostu Stomil bardzo rzadko był pod bramką przeciwników. Rzadko Salami miał do czynienia z dośrodkowaniami. Jeśli już, to organizował kontry, prowadził piłkę po kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Jeżeli się udało, to strzelał w stronę bramki, ale to też nie za często. No i te elementy, które przez jakiś czas nie były mu potrzebne, właśnie tak jak gra głową, lekko zatracił. Teraz też próbował odgrywać, ale piłka zamiast w polu karnym na połowie boiska. A Salami strzelił w zespole olsztyńskim 3 gole w 33 występach w Ekstraklasie. Ten niespełna 23-letni zawodnik teraz zdecydował się na przejście właśnie do Szczakowianki Jaworzno. No i tutaj dzisiaj pełen ochoty do gry, z dobrej strony prezentuje się na boisku. Podnosi się już Arkadiusz Bąk. 35. minuta gry po golu strzelonym w 13. minucie przez Mateusza Bartczaka. Prowadzą goście. I trzeba powiedzieć, że prowadzą nie wysilając się specjalnie, ale tak czasami jest, gdy piłkarze znanych drużyn, no bo trudno tu mówić o wielkich drużynach, ale piłkarze znanych drużyn jeżdżą do Beniaminków, jeżdżą do zespołów, które traktują jak ubogich krewnych. Wtedy wkrada się lekceważenie, podanie przerywacza do bramkarza. Bykowski nie miał szans na sięgnięcie tej piłki. W każdym razie poloniści bardzo statycznie, bez ikry, teraz włączył się w taką akcję wypadową Szerfen, ale piłkę szybko stracił. To jest trzeci mecz polonistów z Beniaminkiem. Przypominamy wyniki: z Wisłą Płock u siebie 3-1, remis z Lechem Poznań 0-0. No i tutaj nie wiadomo, co chciał osiągnąć Matusiak, ale na pewno mógł narazić na uszczerbek zdrowia trenera Motykę, bo bramkarz nie powinien kiwać się z napastnikiem, ba, nawet obrońca nie powinien tego robić. Powinno się grać bezpiecznie. Lepiej było tę piłkę wybić, niż próbować z wodu. Bykowski, który jest znanym ligowym spryciarzem, łatwo mógł piłkę wyłuskać i strzelałby już do pustej bramki. Trener Motyka przy linii, aż krawat mu zawinął się z tyłu koszuli, próbuje swoich piłkarzy zmobilizować, wprowadzić trochę takiego piłkarskiego ciśnienia, by bardziej agresywnie, bardziej bojowo zagrali. Często trener powtarza, że umiejętnościami Szczakowianka może wiele meczy wygrać, bo składa się z wielu piłkarzy drugoligowych, ale wolą walki i ambicją może też wiele spotkań wygrać. Ogromnie zdeterminowani dzisiaj piłkarze, gospodarzy. Na razie jednak Polonia stara się spokojnie powstrzymywać te ataki. Tą determinację widać było przed momentem, gdy Burak, oglądany, najpierw powalił Bykowskiego, a następnie chciał to zrobić z następnym z rywali. To właśnie krawat trenera Motyki, bardzo fantazyjnie zawinięty, prawie jak szalik, oby to było na szczęście, bo temu trenerowi za tą ciężką, systematyczną pracę z zespołem jakiś miły wynik na pewno by się przydał i utwierdził go w tym, że postępuje dobrze. Marek Motyka to wybitny gracz, sprzed lat występował w najbardziej dobrym okresie w Wiśle Kraków, kiedy ta drużyna była jedną z czołowych ekip w Europie. Zdobywała i mistrzostwo, wicemistrzostwo Polski, była rewelacją europejskich pucharów, gdzie pechowo przegrała z drużyną szwedzką, ale była bardzo bliska awansu do półfinału i finału Ligi Mistrzów. Wówczas Champions League nie było, to rozgrywki nazywały się Pucharem Mistrzów. No a drużyna, w której bronił Donet, a w ataku grał Iwan, starsi kibice w okręgu krakowskim, bo nie tylko w Krakowie, na pewno skład tamtej jedenastki znają na pamięć, potrafią wyrecytować. Rzeczywiście były to przepiękne, wspaniałe widowiska, okraszone zawsze wieloma fantastycznymi golami, no ale to już przeszłość. Teraz bardzo ładnie przedzierał się tutaj Łukasz Błasiak. Błasiak nie ma szczęścia w tych rozgrywkach. W pierwszej kolejce w meczu z Wisłą Kraków ten oto zawodnik, który dostał tutaj piękną piłkę od Kubisza, tu akurat potwierdza się, jak Kubisz potrafi obsługiwać podaniami partnerów. W pierwszym meczu Łukasz Błasiak miał w ostatniej minucie sytuację, po której powinien strzelić gola Wiśle. Byłby sprawcą na pewno historycznego wydarzenia w Jaworznie, ale
Wiadła do Trema. Miejmy nadzieję, że przełamie się w kolejnych meczach dla Dylak. Błasiak przyszedł do tego klubu 4 lata temu z Beskidu Andrychów. No i odbył tę drogę z czwartej ligi do Ekstraklasy z zespołem Garbarni Szczakowianki. Mamy żółtą kartkę dla Arkadiusza Błonka. Polonista nie chce się z tym pogodzić. Zobaczmy w powtórce ewidentne przewinienie. Ścięty Dariusz Kozubek. To jest najlepszego strzelca Polonii w tym sezonie. Arkadiusz Błonk 4 gole w tych rozgrywkach. Przed tygodniem nie udało mu się po raz pierwszy trafić do siatki w meczu ligowym. Dziś jak na razie także jeszcze nie zdołał pokonać Matusiaka. Zobaczymy, czy stanie się to jego udziałem w tym meczu. A Marek Motyka konsekwentnie stoi przy linii bocznej. Właściwie dla tego trenera ławka, temu trenerowi ławka nie jest potrzebna. Bardzo przeżywa występ podopiecznych. Kaczorowski. Kaczorowski parę razy ogrywany, ale mimo wszystko jeszcze trochę się stara. Nie da się tego powiedzieć o Marcinie Kusiu. Być może myśli już o występie z San Marino. To właśnie Kuś teraz, ale do piłki skoczył Dziewicki. I Szerfen na prawo do Gołaszewskiego. Ładnie przerywacz. Przerwał tę akcję. Bolański. Kubisz. Do Błasiaka. No i to za mocne to dośrodkowanie. Ale sędzia teraz pokaże niebezpieczną grę Marcina Kusia. Tak to jest, gdy się podniesie za wysoko nogę, a przeciwnicy są blisko. Kuś wprawdzie zrobił to tak, by nikomu krzywdy nie zrobić, ale proszę zobaczyć, że ta noga blisko głowy. Uchylił się Kozubek. No i sędzia miał prawo podyktować rzut wolny pośredni, co sygnalizuje podniesioną ręką. Musi do kogoś zagrać czerwiec, nie może zdobyć bezpośrednio gola. Chyba że mielibyśmy rykoszet. Zobaczymy, na jakie zagranie. Raczej będzie płasko. Nie płasko. Zupełnie zaskoczył mnie czerwiec. Wolański. Strzał z dystansu. Wydawało się, że czerwiec zagra płasko do jednego z partnerów na szesnastce. Tymczasem to dośrodkowanie niezbyt przytomne, bo w jaki sposób miał tu salami wygrać z trzema obrońcami, nie wiadomo. Tu poprawiał jeszcze sytuację Wolański, ale bardzo, bardzo niedokładnie. Niecelne są strzały piłkarzy obu drużyn i wytłumaczenia są dwa, albo zła piłka, albo gorsi wykonawcy. Ale zaraz zobaczymy, czy piłka chyba jest jednak dobra, bo to najlepszy mundialowy sort. Szerfen Bąk, jest w przodu Bykowski. Gołaszewski i nieco zbyt wysoko poszybowała ta piłka. Gołaszewski zapewne chciał dośrodkowywać, wyszedł z tego strzał, ale niezbyt mocny i Matusiak z pewnością poradziłby sobie, gdyby ta piłka szła w światło bramki. 42 minuta. Księżyc. Przerywacz. Zmienił teraz pozycję. Częściej widzimy go z przodu. Troszeczkę odważniej. Piłkarz, który zdobył 10 lat temu Puchar Polski z zespołem Miedzi Legnica. Wtedy był zawodnikiem tego zespołu. A teraz zadziwiające zachowanie Krzysztofowicza, który przepuścił to dośrodkowanie. Tam przytomnie Kozubek od razu próbował strzelać do bramki. No gdyby ta piłka wpadła, mielibyśmy kuriozalnego gola. Ale refleks Kozubka, przytomność umysłu, naprawdę warta pochwały. A Krzysztofowicz miałby się za swoje, koledzy śmialiby się z niego na pewno tygodniami, bo ta piłka wcale nie musiała opuścić pola gry. Teraz faul przerywacza. Bykowski na murawie. Ładny doping gospodarzy. Wprawdzie jeszcze nie jest to takie kibicowanie, jakie oglądamy na stadionach Lecha Poznań, Legii czy Wisły, ale kibicowania też debiutanci beniaminkowie też muszą się uczyć, oby ta nauka była to nauka tych lepszych wzorów, tak jak jest do tej pory, a nie tych najgorszych, szowinistycznych, pełnych przekleństw, wyzwisk. Oby to był taki doping, który nie przeszkadzałby kobietom i dzieciom przychodzącym na piłkarskie boisko, ale już dosyć moralizowania. 44 minuta.
I jeszcze jedna okazja dla graczy Garbarni. Czerwiec do Księżyca. Teraz do środka. Pogubił się troszkę Wolański, ale ma sporo miejsca, więc piłkę odzyskał. Czerwiec ciężko biega. Widać, że nie najlepsza forma tego zawodnika. A to była raptem parometrowa przebieżka. Teraz Kubisz. Ładnie do Kozubka. Poradził sobie z Kusiem. Posadził go na pupie. Strzał głową Wolańskiego. 1-1. Cieszy się bardzo Wolański. Cieszy się Andrzej Sermak, pokazany przed momentem. Były piłkarz i trener Garbarni, który teraz raduje się. Marek Motyka. Ale najbardziej szczęśliwy Janusz Wolański. Numerem 14. Bodaj najniższy zawodnik w ekipie gospodarzy. Tymczasem wygrał tu pojedynek z Ekwueme 1-1. A tu widzimy, jak ciężko podnosi się z murawy Kuś, ograny przez Dariusza Kozubka. Dobry strzał przy słupku. Narzekaliśmy na skuteczność, na celność. Tu Andrzej Sermak, ten pierwszy na pierwszym planie. 1-1. Gol do szatni. Tu cieszy się Wolański z Błasiakiem. A teraz już z tych radujących się jest więcej. 44. minuta. Ryszard Czerwiec opuszcza boisko i opuszcza definitywnie, bo widać było, że albo skręcił nogę, bo biegł do piłki, zaczął nagle kuśtykać, a zastępuje go Krzysztof Przytyła, numer 11, który w poprzednich spotkaniach prowadził już grę w środku pola Garbarni, więc na pewno nie będzie to dla niego zbytnim problemem. Sędzia doliczył 60 sekund, publiczność skanduje imię, nazwisko strzelca gola wyrównującego. No a poloniści będą mieli przerwę zamiast spokojnego wypicia kawki albo wody mineralnej. Będą mieli na pewno krótki wykład trenera Białka. Jeszcze jeden domagają się teraz kibice, no ale w tym momencie to jeszcze jednego mogą strzelić tylko poloniści, bo oni wykonują rzut rożny. Barczak minął się z piłką Dziewicki tutaj w środku Księżyc i asekurował róg bramki Matusiak. Widać, że ten zawodnik ma bardzo dobre warunki fizyczne, bardzo wysoki. 1,89 m podaje skarb kibica. I jednocześnie szczupły 82 kg. Na bramkarza to nie jest tak wysokiego, nie jest to duża waga. I teraz opuszczają piłkarze obu drużyn boiska. Boisko z takim polubownym wynikiem, oddającym to, co działo się w większości tych 45 minut. Garbarnia, Polonia 1-1, gole Bartczaka dla warszawiaków w 13 minucie, wyrównujący Wolańskiego w 44. My spotkamy się z Państwem po krótkiej przerwie. Za chwilę początek drugiej połowy meczu Garbarnia Szczakowianka Polonia w piątej kolejce naszej Ekstraklasy. Przypominamy, 1-1 prowadzili piłkarze Polonii od 13 minuty meczu. Po golu Bartczaka wyrównał Wolański w 44 minucie spotkania. Garbarnia czeka na swoje pierwsze ligowe zwycięstwo. Polonia, to pokazały pierwsze 45 minut, myślami chyba gdzieś na wielkim stadio Daluz w Lizbonie, przepraszam, w Porto, gdzie mecz pierwszej rundy Pucharu UEFA już niebawem, bo 19 września. Ciekawe, jak Marek Motyka motywował swoich piłkarzy w przerwie tego spotkania, bo remis gospodarzy nie zadowala. Z jednym punktem zajmują miejsce w strefie spadkowej, a przecież zadaniem tej ambitnej drużyny jest ligi w tym sezonie nie opuszczać. Wolański, strzelec gola. Przypomnijmy składy obu drużyn. Najpierw Polonia w bramce Krzyształowicz, a dalej Mariusz Malinowski numer 4, Maciej Bykowski numer 6, Igor Gołaszewski 10, Emanuel Ekwueme z 13, Mateusz Barczak 18, Maciej Szerfen 19, Arkadiusz Bąk z numerem 20, 22 Kadrowicz, Marcin Kuś, 21 Piotr Dziewicki, 24 inny reprezentant z Polski Paweł Kaczorowski. Skład Garbarni.
bramce Matusiak, dwójka to Rafał Górak, numer 4 Dariusz Kozubek, 5 Tomasz Księżyc, 7 Abel Salami, z dziewiątką gra Łukasz Błasiak, 14 Janusz Wolański, z numerem 11 Krzysztof Przytuła, który zmienił Ryszarda Czerwca tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, z numerem 16 Jarosław Zadylak, 20 Marek Kubisz i 22 Piotr Przerywacz. 5 nowych piłkarzy w porównaniu z meczem sprzed tygodnia i jeden debiutant w zespole Szczakowianki, Piotr Przerywacz. Mówi się też, że Garbarnia Szczakowianka była zainteresowana obrońcą, byłym obrońcą Pogoni Szczecina, Miki Wronki, a wcześniej Olimpii, Gdańsk, Legii Warszawa, Ruchu Chorzów, Piotrem Mosurem, ale ten temat ucichł, tym bardziej ucichł, że 31 sierpnia, w dniu tego meczu, mija nie tylko w Polsce, ale w całej Europie okres transferowy, takie okno transferowe, jak się nazywa, i po nim potwierdzać piłkarzy nie można z żadnej ligi, nawet najniższej, nie ma żadnych wyjątków. Kolejna okazja do zmiany klubu dopiero w lutym przyszłego roku. Gwizdek sędziego Żyro, Janusz Białek, niezbyt wesoły, no ale to nie jest trener, który opowiada dowcipy i śmieje się na konferencjach prasowych, to raczej warsztatowiec, bardzo poważny, bardzo skupiony. I szalenie sympatyczny. Sympatyczny, chociaż w Warszawie nie słychać nic o jego towarzyskich wyczynach. Raczej spokojny, raczej koncentruje się na treningach. Nie spotyka się z dziennikarzami, nie udziela szokujących wywiadów, nie dba o taką medialną popularność. Raczej do tej pory nie było mu to potrzebne, bo zdobywał popularność wynikami. Teraz jednak szedł już na taki pułap pracy, gdzie trenerzy rywalizują już nie tylko o dobre wyniki, ale również o dobre recenzje, o miłe przyjęcie przez fanów. To na pewno Januszowi Białkowi by nie zaszkodziło, tym bardziej, że w Polonii, gdzie pracuje, jest wielu kibiców, działaczy bardzo w piłce obytych, którzy czasami dogadują, przygadują Białkowi. Być może wpatrzeni w inne trenerskie sławy. Na pewno nie ma łatwo szkoleniowiec czarnych koszul. Tym bardziej w dzisiejszym spotkaniu 49 minuta, Garbarnia Polonia 1-1. To na pewno nie spełnia oczekiwań trenerskich. Kaczorowski do Malinowskiego. Malinowski grał kiedyś w obronie Polonii. Przyjaźnił się z Michałem Żewłakowem. Piłkarze ci nie tylko się kolegowali, ale grali mniej więcej na równym poziomie i dzisiaj Żewłakow w najsłynniejszym klubie belgijskim, a w jednym z najsłynniejszych europejskich, w Anderlechcie Bruksela, no a Malinowski wciąż w Polonii, oby zdołał się z niej jeszcze wybić jak FUME w ścianę piłkarzy i Salami. Salami dzisiaj sporo na tej prawej stronie biega, łatwo wygrywa pojedynki. Przerzut na drugą stronę, szybszy Krzyształowicz od Kozubka. Z lewej strony bardzo ambitnie walczy Kozubek. Te boki Garbarni są dzisiaj dużo lepsze niż w Polonii, a przecież to w Polonii można byłoby się spodziewać, że z lewej strony Kaczorowski, z prawej Kuś będą siali zamieszanie w szeregach rywali. Nic z tego się nie możemy dopatrzeć. Ekwueme. Kuś. Kuś jakby przywiązany dzisiaj, statyczny, nie szukający gry, nie pokazujący się na pozycję. Trudno powiedzieć, by kazał mu to trener. A jeżeli tak, no to szkoda ofensywnych walorów pana Marcina. Rzut wolny dla Polonii. Nie ma gwizdów tym razem na trybunach, ale faul był ewidentny. Przytuła. Faulował Bartczaka. No jak ta Polonia już przerwana. Kubisz. Bardzo ładna piłka do Salamiego. Ten znów ma mnóstwo miejsca i czasu. Będzie dośrodkowanie. Miękko wrzucona piłka, Dziewicki. Bardzo nieudolne wybicie. Jest jeszcze Wolański, jest Salami. Jest Barczak, może jemu uda się wyjaśnić tę sytuację. Bardzo niepewne zachowanie piłkarzy Polonii. Gołaszewski pędzi, rozgląda się, komu zagrać piłkę. Jest Bartczak, no i dziwne, że nie zagrał od razu sklepki do Gołaszewskiego, który wychodził na pozycję, zwolnił akcję, jest Kuś wreszcie. Ten również sporo miejsca, nie wiadomo czemu publiczność gwizdże. Dobre wrzucenie piłki przez Kusia, główkował jeszcze bąk, próbował dobijać Bartczak, ale na szczęście dla Garbarni te akcje nie przyniosły powodzenia i Kozubek
Stasiak. Faulował go Dziewicki. Teraz przeprasza. Bardzo żółta kartka dla defensora czarnych koszy. A tu widać trzymany za rękę wyraźnie przez przerywacza Maciej Bykowski, sędzia Żyro. Nie ma szczęścia do karnych, bo jak nie ma karnego, to podyktował. Jak nie było karnego, teraz karny powinien być, a sędzia nie gwizdnął. Można to nazwać, w rolnictwie by się to nazywało płodozmianem. Czyli raz tak, raz siak. Piłka z rzutu wolnego dla Garbarni. Salami do główki. Znów przegrał. Zadylak. Przytuła. Przytuła, który grał w Futniku Kraków. Stamtąd ściągnął go Marek Motyka-Wiśmo, zaciągu śląskim, między innymi z Polonii Bytom do klubu z Garbarni, ze Szczakowej. No a w Garbarni także pojawiła się cała grupa piłkarzy właśnie związanych z Krakowem również, którzy to zawodnicy podążyli śladami Marka Motyki. Wreszcie Kaczorowski troszkę pokazał się w akcji ofensywnej, teraz pokazywał się Kwueme tam na lewej stronie, Kwueme znów nie ma klepki, znów zwolnienie akcji. Szkoda, że nie chcą grać z pierwszej piłki poloniści. Ta gra na pewno z lepszym skutkiem wychodziłaby. Na prawej stronie Gołaszewski. Zobaczymy, czy pokaże mu się Kuś. Jest bąk. Ładne dośrodkowanie. Tutaj nikogo. Poza oczywiście dzielnym golkiperem Garbarni, Jarosławem Matusiakiem. Kaczorowski. To, z czego go znamy. Lewa strona, dynamiczny rajd. No ale schodzi do środka. To zejście do środka nie mają sensu, bo Kaczorowski nie ma solidnego uderzenia z prawej strony. O wiele groźniejszy jest, kiedy idzie do linii końcowej, a stamtąd wycofuje piłkę, dośrodkowuje i okazję bramkową mają partnerzy. Marek Motyka, góral z Żywca, troszkę spokojniejszy, widzi, że jego piłkarze bez tremy bardzo śmiało poczynają sobie na boisku. Bolański, strzelec gola, pokazuje partnerom, by się pokazali. Salami głową. Tu nie ma mowy o złośliwości, ale znów niedokładnie. Przedziera się Kozubek. Chwalony, świetny występ w pierwszej połowie. Kuś próbował Kozubka minąć. Ładnie nastrzelił piłką rywala i będzie out. A to Janusz Białek, w przeciwieństwie Motyki, ten akurat lubi wygodnie siedzieć, żeby skupić się na analizowaniu gry. Niedawno zresztą jeden z wybitniejszych trenerów polskich powiedział, że nie rozumie trenerów tych, którzy chodzą wzdłuż linii, tak jak Marek Motyka czy Bogusław Kaczmarek, bo przecież kiedy wracają do swojej bramki, to nie widzą tego, co dzieje się na boisku, czyli de facto nie oglądają meczu. Teraz ładna akcja, wycofanie piłki przez Salamiego. Strzał z dystansu, brawa na widowni. Pan Żyro zaraz tu poprosi do siebie winowajcę. Zobaczymy, o co chodzi, bo już ta ręka powędrowała do kieszeni. Ekwueme tutaj faulował Wolańskiego. Sędzia puścił przywilej korzyści, ale kartka dla piłkarza Polonii i kartka zasłużona. A na trybunach wciąż jeszcze jeden, 55. minuta. Jeszcze jeden to okrzyk, który przywędrował z hokeja na boiska piłkarskie przynajmniej z ćwierć wieku temu i bardzo, bardzo żywotny. Czasem co wesel się kibice skandują jeszcze 7, no ale 7 raczej w tym spotkaniu się nie zdarzy. Bąk. Gołaszewski walczył z pomocnikiem gospodarzy, odzyskali piłkę poloniści Szerfen. No i Wolański łapie Jarosław Matusiak. A wraca przerywacz, który coraz częściej przenosi się na drugą połowę. Kubisz, uprzedzony przez Szerfena. Kubisz ładnie z nim sobie poradził, ale poradził sobie i polonista, faulując rywala. Teraz poloniści zagrali parę razy z pierwszej piłki, no ale nie pod bramką rywala, tylko w środku boiska. Matusiak. A speaker wywołuje nazwisko Macieja Iwańskiego.
którym parę ciepłych słów powiedzieliśmy już w pierwszej części. Kadrowicz, reprezentant młodzieżówki, bardzo ambitny, twardy pomocnik. W pierwszych spotkaniach radził sobie dość śmiało, no ale trudno się dziwić, on w kadrze spotyka się z wieloma niezłymi graczami i tej pewności mu nie brakuje. Teraz piłka do Błasiaka, ten w polu karnym, Dziewicki nie zdołał mu przeszkodzić, strzał po ziemi Dariusza Kozubka i 2-1, ciężko podnosi się z murawy Andrzej Krzyształowicz, a Kozubek i wielotysięczna widownia w Jaworznie ma się z czego cieszyć. Garbarnia Szczakowianka prowadzi 2-1, a nieszczęście zaczęło się od tego kiksu. Teraz widzimy z lewej strony, dał się ograć Błasiakowi Dziewicki, tak jakby na łyżwach był, a nie na piłkarskim boisku w korkach. Dobre wycofanie piłki, mierzony strzał Kozubka, ładna bramka, 2-1 prowadzą gospodarze. Jeszcze wcześniej Kuś stracił piłkę przed polem karnym, później Dziewicki nie podołał swoim obowiązkom. No i tuż przed wejściem Iwańskiego, którego już rekomendował speaker, gospodarze strzelają bramkę. Cieszy się Kozubek. Teraz leci jak samolot, tak się cieszy zwykle po golach Jerzy Podbrożny, obecnie Wisła Płocka na boisku. Maciej Iwański, opuścił je Łukasz Błasiak. To może oznaczać, że po kontuzji już nie ma śladu i z nowymi siłami Garbarnia zaatakuje. 2-1, gospodarze w normalnych warunkach mogliby się bardzo cieszyć, ale nie w Jaworznie. W Jaworznie zdarzyło się tak dwie kolejki temu, że gospodarze prowadzili 2-1 z Odrą Wodzisław, ba, prowadzili nawet w 88 minucie, by przegrać 2-3, także na pewno Marek Motyka i na pewno zawodników nie uśpi takie jednobramkowe prowadzenie. Teraz przewracany Bykowski, żółta kartka, nie bardzo może się z tym pogodzić winowajca Księżyc, no ale widać, że ciągnął tu za koszulkę Macieja Bykowskiego, no a ten, wspominaliśmy już, wymusił wiele, wiele w swoim życiu fauli. Bardzo chytrze wykorzystał sytuację. Polonia ma rzut wolny, ustawia mur Jarosław Matusiak, a przy piłce Mateusz Bartczak. Jest też obok Ekwueme. Bartczak miękko wrzuca piłkę, ale przewrócił się tam Kuś. Pogubił go Łaszewski. Salami bardzo sprytnie teraz przedłużył piłkę, jest Kubisz. Kilka świetnych podań w pierwszej połowie. Teraz będzie go próbował faulować Ekwueme. Nie udało się, jest Salami. Ma dwóch rywali przy sobie. Ciężko będzie utrzymać się przy piłce. No i wywalczył tylko out. Podali sobie rękę z Ekwueme, to rodacy. Ekwueme sławniejszy, grał już w kadrze Nigerii. Natomiast Salami wciąż na dorobku. Teraz Wolański, jeszcze raz głową zdobył już gola w tym meczu, ale pozycja tym razem była dużo trudniejsza. Malinowski, solidny wykop, pędzi tutaj Bykowski, jest bąk, ale ładnie powstrzymany przez Przytułę. Zadylak i Salami w środek między dwóch obrońców, był bardzo bliski, by uprzedzić Pawła Kaczorowskiego. Bartczak teraz częściej w środku boiska. Bąk, silny jest ten środek Polonii. Bąk, Ekwueme, Bartczak, Szerfen, to wszystko uznani gracze. Gołaszewski tymczasem tej piłkarskiej klasy, tych setek spotkań nie widać tej przewagi. Kręci głową Arkadiusz Bąk, ale nic dzisiaj temu zawodnikowi się nie udaje. Wskazówki od Janusza Białka. No i teraz to, o czym mówiliśmy, że trener jak wraca do ławki, to się odwraca i nie widzi, co się dzieje. Będą zmiany w Polonii, tak? Schodzi Bykowski. Udenkwor pojawia się w jego miejscu. No i także druga zmiana. Odwołany na ławkę rezerwowych kolejny gracz Polonii, Ekwueme. A w jego miejsce wchodzi na boisko Kęska. Ekwueme to pomocnik, Kęska napastnik, podobnie Udenkwor. Trener Białek chce wzmocnić ofensywne walory drużyny.
Zobaczymy, jak mu to się powiedzie. Tam mignął nam w tle Kęska. Miał ten gracz świetne mecze. W ekipie jego ojciec jest kierownikiem drużyny. No ale Kęska w każdym spotkaniu musi udowadniać, że ma miejsce w drużynie nie dzięki tatusiowi, a dzięki umiejętnościom piłkarskim. No i często mu się to udaje. Na naszych ekranach Kaczorowski, cenny równie jak partnerzy. Golański. Teraz ładnie przedłużył salami piłkę. Tu w środku nie było żadnego z partnerów. Walczył Księżyc. Jest jeszcze Przytuła. Tutaj szczęśliwie Górak, bo ta piłka byłaby niezłą okazją do kontry dla gości. Kozubek, strzelec bramki na 2-1. Przytuła. Bardzo ładnie Kubisz, teraz klepkę z Kozubkiem. Jeszcze raz Marek Kubisz. Salami. Przeszkodził Wołaszewskiemu. Ładne dośrodkowanie Salamiego i piękny gol. Nie powiedzieć przepiękny. Dośrodkowanie Salamiego i Dariusz Kozubek strzela pod poprzeczkę. Garbarnia Szczakowianka prowadzi 3-1. Bardzo szczęście. Teraz już nie kryje szczęścia Marek Motyka, bo 3-1 to wynik znakomity. A wszystko tym razem nieszczęście zaczęło się od kiepskiego wyprowadzenia piłki przez Gołaszewskiego. Nie odpuszczał go Salami. Wsadził gdzieś tam nogę. Gołaszewski stracił piłkę. Poszła ładna kontra, dośrodkowanie i tutaj strzał pod poprzeczkę. Krzyształowicz nie spisał się z tej akcji zbyt dzielnie. Główka w środek bramki. Tymczasem anemiczny wyskok i 3-1, ale akcja naprawdę godna podziwu i na pewno należąca się tej widowni, która tak dzielnie, systematycznie odwiedza stadion Wiktorii w Jaworznie, a do tej pory nie była jeszcze świadkiem ligowego, pierwszoligowego zwycięstwa. 63. minuta, Dariusz Kozubek, Garbarnia, Polonia, 3-1. Teraz dopiero zerwali się poloniści. Sebastian Kęska przy linii bocznej, obok niego Zadylak blokuje jego dośrodkowanie. No i teraz Polonia rzeczywiście staje przed niezwykle trudną próbą. Barczak, dobrze przerywacz. Barczak chciał go nabrać na taki prosty zwód, puścił piłkę między nogami. Ale przerywacz nie dał się oszukać. Przed sezonem w przeglądzie sportowym ukazała się taka zabawna informacja, że w jednym z niemieckich klubów Bundesligi piłkarz za przepuszczenie piłki między nogami, za pozwolenie na takie zagranie rywalowi płaci kilkaset marek kary. No wydaje się to trochę nieludzkie, bo właśnie piłkę między nogami puścić bardzo łatwo. Trudno obiec rywala i kontynuować akcję, ale zaskoczyć go w taki prosty, dziecinny, podwórkowy sposób to żadna wielka sztuka. Mazurkiewicz szykuje się do wejścia na boisko z numerem 15 w Polonii. To piłkarz, o którym dobre opinie krążyły jeszcze zanim zrobił cokolwiek w lidze. Teraz w ataku Garbarnia. Mazurkiewicz grał w kadrze młodzieżowej, ale nie przebił się do składu Polonii, mimo tego, że przez wiele, wiele miesięcy stawiał na niego ówczesny menedżer i trener warszawskiego klubu Jerzy Engel. Potem grał w drugiej lidze, wrócił do Polonii, zobaczymy. Był to piłkarz niezły technicznie, ale gorzej przygotowany fizycznie, niezbyt szybki. A dzisiejsza piłka polega niestety przede wszystkim na walorach fizycznych, bo żonglować potrafi niemal każdy, natomiast nie każdy potrafi przebiec 100 metrów w 11 sekund, niektórym zajmuje to 13-15. A gdybyśmy sprawdzili naszych bramkarzy, to niektórzy mieliby kłopoty w zmieszczeniu się i pewnie w 15 sekundach. Mazurkiewicz na boisku, Gołaszewski współwinny przy tej trzeciej bramce dla gospodarzy. Już może wędrować pod prysznic Księżyc. Oddał paskę kapitańską Arkadiuszowi Bąkowi. Mazurkiewicz do przodu, właśnie nowy kapitan polonistów w tym meczu, Arkadiusz Bąk. Bardzo twardo, zdecydowanie piłkarze Garbarni Szczakowianki. Garstka tylko fanów Polonii, która przybyła na ten mecz, także smętna. Ale trzeba pochwalić gospodarzy, że przygotowali kibicom gości tak
okazałą, dużą trybunę, na pewno na meczach ze śląskimi drużynami, czy też z Wisłą Kraków, może z Legią, będzie ona zapełniona przez fanów gości. Kęska poradził sobie ładnie z Zadylakiem, ale za mocno wypuszczona piłka. Teraz Kuś, często gwizdże pan Żyro z Bydgoszczy. To pierwszoligowy debiutant, drugie spotkanie. Arbiter, który wychowywał się pod czujnym okiem najsłynniejszego z bydgoskich arbitrów, Romana Kostrzewskiego. Udęk-Fort. Imponująca muskulatura, ale gorzej ze skutecznością. W sparingach Udęk-Fort zachwycał, strzelał gola za golem. W lidze ma z tym problemy Kubisz. Tydzień temu w meczu z Lechem, kontynuując myślę, Udęk-Fort strzelił dwa razy do siatki, ale dwukrotnie z pozycji spalonych, za każdym razem szerokim uśmiechem przyjmował decyzję sędziego. Miejmy nadzieję, że wiedział, że bramki są nieuznane. Teraz Iwański, tylko aut, ale podziękował mu takim uściskiem dłoni Wolański, żeby zachęcić kolegę do ambitniejszej gry. A speaker informuje o kolejnym rywalu dla Garbarni Szczakowianki. W Pucharze Polski będzie nim Wisła Kraków. Będzie okazja, aby zrobić to, czego nie udało się w pierwszej kolejce, czyli wygrać. Wtedy mówiliśmy już 1-1. Niewykorzystana sytuacja w ostatniej minucie. Na pewno Garbarnia do tego kolejnego spotkania przystąpi już bez najmniejszej tremy i bardzo ambitnie walczyć będzie o karierę w pucharze, który zresztą nazywany był kiedyś pucharem dla tysiąca drużyn, właśnie dla tych mniejszych, dla tych mniej znanych. Między innymi ciekawa para Okęcie Warszawa, Legia Warszawa będzie walczyła w 1/16. Okęcie, bardzo ambitne plany powrotu do ekstraklasy, może kiedyś i tym piłkarzom uda się być na miarę rewelacją, na miarę Garbarni, która również z trzeciej do pierwszej ligi wędrowała rok po roku. Księżyc na Murawie, 3-1 dla Garbarni, to wynik, który wcześniej uśpiona była trochę Polonia, teraz troszkę jakby przysypiać zaczęli również i gracze Garbarni. Ale chyba Marek Motyka zachęca ich do tego, widzieliśmy ten gest, inaczej niż już mecz przegrałem z Odrą, kiedy atakowali do końca i odkryli się. Tak, już jest takie powiedzenie, mądry Polak po szkodzie, no ale lepiej po szkodzie niż jak to mawiał jeden z naszych poetów, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. Tym razem Garbarnia nie chce tego prowadzenia stracić, ale nadal tu kilku piłkarzy w przodzie i nadal Salami odzyskał piłkę. Iwański, podoba się to, że Salami, gdy traci futbolówkę, nie rezygnuje z akcji, ale naciska, atakuje, jest już tym pierwszym obrońcą w swojej drużynie, naciska rywali i parę razy udało mu się takie bezpańskie piłki przejąć. Inna rzecz, że poloniści bardzo źle wyprowadzają akcję, wolno holują piłkę, powinni raczej pomocnicy podejść do przodu, wyciągnąć piłkarzy w czerwonych koszulkach ze swojej połowy, zrobić obrońcom trochę miejsca, żeby mogli zagrać piłką, mieć trochę przestrzeni. Tymczasem poloniści sami sobie szkodzą. Teraz będą mieli rzut wolny, faulowany Mazurkiewicz. Jest tu Barczak, ale nie jest to miejsce dla niego. Raczej możemy spodziewać się dośrodkowania. I jest dośrodkowanie, ale tu wysoki Matusiak słabo piąstkował, bo prosto w szesnastkę, źle trafił w piłkę. Jak niedawno raz reprezentacyjny bramkarz Radosław Majdan. Teraz Zadylak wzdłuż linii. 71. minuta. A Dariusz Kozubek zdobył swoje pierwsze dwa gole w jednym spotkaniu w Ekstraklasie. W karierze drugoligowej udało mu się także strzelić raz dwie bramki w jednym spotkaniu. Było to, kiedy występował w Koronie Kielce w meczu z Górnikiem Łęczna. Księżyc.
się w 13 minucie meczu, kiedy nie ustrzegł swojej drużyny przed stratą gola, wpisuje się teraz coraz lepiej, coraz pewniej poczuł się w kolejnych fragmentach tego spotkania. Trzeba też powiedzieć, że miał bardzo niewdzięczne zadanie, bo kierować obroną w sytuacji, kiedy gra, pierwszy raz gra się z zawodnikami o punkty, jest szalenie ciężko, nie zna się ich przyzwyczajeń, nawyków. Na szczęście ten błąd w obronie, który przytrafił się przerywaczowi, został naprawiony przez Kozubka do spółki z Wolańskim. Kaczorowski bardzo, bardzo zdziwiony. Przewrócił się wprawdzie o niego Iwański, ale Kaczorowski uważał, że mógł go spokojnie przeskoczyć, ominąć. Rzut wolny, krzyczy mocno na partnerów Krzyształowicz. A przerywacz będzie próbował strzał na bramkę. Niezłe uderzenie, nie za mocne. Zamysł był zapewne taki, by trafić przynajmniej w okienko i by bramkarz nie zdążył do piłki. Ale piłka poszła za wysoko. Pożytek jeden taki, że poleciała dosyć daleko, trochę sekund minęło. Mamy już 73. minutę. Polonia bez wyrazu w tej fazie meczu. Niespodziewanie stracony gol tuż przed końcem pierwszej połowy. Później w ciągu kilku minut w drugiej części spotkania między 57 a 63 minutą dwukrotnie gole dla zespołu gospodarzy. No i właściwie w dosyć dziwnych okolicznościach poloniści przegrywają to spotkanie. Ale to oczywiście nie zmienia faktu, że bardzo ambitnie podeszli do tego meczu zawodnicy Garbarni. Wielkie słowa pochwały należą im się za to. Teraz Kęska. Jeszcze Arkadiusz Bąk, kapitan polonistów. Teraz Bartczak, Bąk i gwizdek sędziego. Gwizdnął faul zawodnika Polonii, pan Żyro. Zmartwiony Udenkwor, bo to kolejna bramka, którą strzela w pierwszej lidze, a nieuznana już trzecia. Prosi teraz lekarza. Zobaczymy strzał Bąka. Nie za mocny. Tu wybicie piłki krótkie Wolańskiego. Pogubił się Bartczak. I teraz Bąk skacze do piłki. Główkuje. Sędzia uznał, że przewracał on piłkarza Garbarni Guraka. Wciąż 3-1. 75. minuta. Zwija się z bólu Matusiak. Tam widać już okład z lodu na czoło. Michał Wróbel jest rezerwowym bramkarzem, ten, który zawalił mecz z Odrą Wodzisław na łamach katowickiego sportu. Wypowiadał się w zeszłym tygodniu, że już doszedł do siebie po tym fatalnym końcu meczu ligowego. No i jest w stanie wrócić między słupki bramki, ale Marek Motyka jak na razie jeszcze wolał nie ryzykować. Wróbel miał wstrząsienie mózgu w tygodniu i wprawdzie wrócił do dyspozycji po paru dniach, ale nie można ryzykować. Marek Motyka ma zaufanie, jak widać, do Matusiaka. Zraził się troszeczkę do Rogali, który puścił 4 gole w Katowicach. I Rogala, i Matusiak to w każdym razie dobre piłkarskie nazwiska. Miejmy nadzieję, tak jak Wróbel, miejmy nadzieję, że wszyscy ci zawodnicy jeszcze pokażą wiele, wiele udanych zagrań na boiskach pierwszej ligi. Kozubek przewracany Salami. Salami jakby troszkę opadł z sił. 76. minuta. Kuś sygnalizuje, że był poturbowany. I Marek Kubisz. Mówiliśmy już, że Kubisz mało widoczny na boisku, ale on poluje na takich kilka akcji, w których dostaje piłkę i natychmiast uruchamia partnerów stojących w dogodnych pozycjach strzeleckich. To taki mistrz ostatniego podania. Pan Żyro pokazuje, że przydałyby się nosze dla Marcina Kusia. Opieszale dosyć sanitariusze poczynają sobie nerwowe ruchy sędziego. Teraz dopiero wesoła czwórka dołączyła do masażystów Polonii.
który był daremny. A to jeszcze raz powtórka tej sytuacji. Ale mało ruchu. Łatwo wybił piłkę Dziewicki.
Kowalczak. Nie zdążył. Zadylaki będzie aut boczny dla Polonii. Kuś. Kuś myślami być może już w Wiktorii w Warszawie, gdzie kadrowicze mają zgrupowanie przed eliminacyjnym meczem z San Marino. Tak, na stronie Wiktorii. Z Wiktorii do Wiktorii. Bez Wiktorii. Tak w trzech żołnierskich słowach można skomentować postawę Marcina Kusia. Zadylak. Jest jeszcze jedna Wiktoria. Otóż strzelec dwóch bramek, Kozubek, swojej córce Wiktorii z kolei trzyletniej dedykował to zwycięstwo. No ale wiemy, że je tutaj uprzedzając bieg wydarzeń. Pierwszy jego mecz, w którym strzelił dwa gole w Ekstraklasie. Kęska. Stara się, stara, ale troszkę tu błąka się z prawej strony pomocy. Nie ma sytuacji do szybkiej kontry. Teraz rusza do przodu, ale tam jeden tylko gracz czarnych koszul. Piłka stracona. Dziewicki uratował zespół przed rzutem rożnym, ale tylko aut. Dziewicki, mówiło się przed paroma miesiącami o transferze tego zawodnika do Moskwy, do Spartaka, ale akurat dość nieszczęśliwie Dziewicki miał w tym okresie troszkę kontuzji i kłopotów ze zdrowiem i nic z tego nie wyszło. Teraz czujny Krzysztofowicz w bramce, bo ten strzał głową mógł go zaskoczyć. Jest takie powiedzenie, ćwiczenie czyni mistrzem, no i bardzo prawdziwe zresztą, no i widać, że kolejne główki Salamiego coraz lepsze. Teraz Księżyc pokazuje sędziemu, tłumaczy się, panie sędzio, pierwszy faul, tymczasem pan Żyro pokazuje mu żółtą kartkę, a jest to już drugi kartonik Tomasza Księżyca, oznaczający konieczność opuszczenia boiska w 84 minucie. Faul istotnie był. No i trzeba powiedzieć, że Księżyc chyba zapomniał o tym upomnieniu, które dostał wcześniej i po prostu, gdyby troszeczkę ostrożniej się zachował, ta akcja nie była specjalnie groźna. W 89 minucie pierwsza żółta, w 84 kolejna. Tomasz Księżyc schodzi z boiska, ale nie jest najsmutniejszy, tu go ściska Andrzej Sermak. Dziękuję. Marek Motyka, 3-1, piłkarze, teraz strzał Bartczaka wybity, piłkarze często zgadzaliby się chyba na czerwone kartki, gdyby opuszczali boisko przy tak korzystnym rezultacie. Kaczorowski, Bartczak, niedokładnie, Salami, do środka jest Kubisz, tym razem nie zaimponował jakimś długim przerzutem, ale nie było jeszcze partnerów na pozycjach. Dopiero teraz Garbarnia troszeczkę się przesunęła, ale piłkę zarazem straciła. Szerfen, Malinowski, poloniści bez wiary w powodzenie tych akcji, bo widać, że nawet specjalnie nie angażują się w grę, pozwalając Malinowskiemu na takie dosyć niedokładne podania. Salami zmienił stronę. Seria dryblingów. Kozubek teraz trzymał Mazurkiewicza. Miał szczęście, że Mazurkiewicz nie trafił go łokciem w takim odruchu rewanżu. Mazurkiewicz przy piłce. Jest Kęska. Może teraz uda się temu zawodnikowi jakaś niezła akcja. Wywalczył rzut rożny. Brawa. 86 minuta. Sebastian Kęska wraca. Przemieszcza się teraz na środek. Strzelał dużo bramek, ten wychowanek Polonii w rezerwach tego klubu jakiś czas temu. Aha. Dołączył do kadry pierwszej drużyny, no i teraz regularnie zmienia swoich partnerów, choć parokrotnie miał szansę gry od pierwszych minut. Przepychanki w polu karnym, znów takie niezbyt udane piąstkowanie Matusiaka. Niedokładnie trafił w piłkę. Oglądamy czasami w naszych piłkarskich relacjach Kanał Plus, jak bramkarze piąstkują daleko, na kilkadziesiąt metrów, no ale to już najwięksi mistrzowie. Kaczorowski.
Wieczorowski. Bardzo zmęczony ten piłkarz, zwykle imponuje kondycją. Biega od 16 do 16. Ma sporo sił. Ale teraz nawet i on stracił ochotę do biegania. Przerywacz. Ładne wprowadzenie do drużyny. 3 do 1. Choć Marek Motyka jest człowiekiem poważnym i na pewno przeanalizuje również błędy tego piłkarza, by nie powtarzały się w kolejnych spotkaniach. To dopiero piąta kolejka jeszcze przed zawodnikami Garbarni. 25, jeżeli oczywiście nie trafią do baraży, wtedy jeszcze tych spotkań byłoby o dwa więcej. Dziewicki. No męczą się piłkarze Polonii. Teraz oddana piłka, taka wstrzelona w stronę Udęgfora, ale tu łatwo do koszyczka łapie Matusiak. Beztrosko grała w tym meczu Polonia. Łatwe straty piłki, za mało waleczności, agresji ze strony piłkarzy ze stolicy. No i to jest właśnie przyczyna tego, że wynik jest taki, a nie inny. Robert Chudy będzie wznawiał grę. Na 2 minuty z sekundami przed końcem tego meczu. Marek Motyka ciągle przy linii bocznej instruuje cały czas swoich graczy. Serca niezwykle szczęśliwy z pewnością Marek Motyka. Wiele stresów kosztowało go prowadzenie tego klubu w pierwszych 4 kolejkach. Dziś zanosi się na małe święto. Salami. Narożnik pola karnego. Mocne dośrodkowanie. Poprzeczka. Tak jest. Ależ emocje w końcówce meczu. Jeszcze Iwański. I broni Krzyształowicz. Udęgfor. Sędzia pozwala grać. Udęgfor. Teraz seria zwodów w biegu o wykonaniu, ale musiał odegrać piłkę do Mazurkiewicza. Jeszcze jest Szerfen. Co zrobi? Wyglądało, że przymierza się do strzału. Kuś dołączył do partnerów i piłka mija Bartczaka. 89 minuta mija. Zaraz 90. Zobaczymy, ile czasu doliczy arbiter. A tu piękny strzał, poprzeczka. Marek Kubisz nie miał w tej sytuacji szczęścia, no ale 3 do 1. Krzyształowicz łapie tę dobitkę. 3 do 1 to wynik, który na pewno powoduje, że i Kubisz jest zadowolony. Znów noszę na boisku. Nabiegają się sanitariusze. Marek Motyka chyba już spokojny, chociaż te 2 gole, które strzelił Wodzisław, długo będą się śnić po nocach, nie tylko jemu. Opuszcza boisko Iwański. Chyba nic groźnego, na pewno nie odnowił się uraz, bo widać, że zawodnik zmęczony, ale rozluźniony, wesoły, pogodny. Marek Kubisz jeszcze raz pamiętuje ten strzał w poprzeczkę. Zdobył kilkanaście bramek w Ekstraklasie w barwach GKS-u Katowice, z którego to przeszedł właśnie do Garbarni Szczakowianki. 180 sekund doliczone do drugiej połowy tego meczu. No i taki kataklizm jak w meczu z Odrą Wodzisław chyba się jednak gospodarzom nie przytrafi. Są mądrzejsi o tę przykrą przegraną. A Polonia, cóż, drugi wyjazdowy mecz. Ponownie prowadzili poloniści, znów najprawdopodobniej zejdą z boiska pokonani. Musi coś z tym zrobić trener Janusz Białek. Nie można tak niefrasobliwie sobie trwonić przewagi bramkowej. W klubie nie ma jeszcze nerwowości, nikt nie mówi, nie wspomina nawet o roszadach szkoleniowych, no ale na pewno atmosfera po meczach przegranych nie jest najlepsza, a 3 ostatnie spotkania Polonii to porażka, remis, porażka, zamiast 9 punktów 1, to na pewno nie zadowala pana Janusza Romanowskiego i innych działaczy pracujących w Polonii. Mateusz Bartczak biega tu w pole karne. Szerfen, piłka troszkę dalej, wybita. Owacje na trybunach. Teraz kibice może nie tak nerwowo jak zwykle, ale jednak te sekundy odliczają, bo chcieliby przeżyć ten moment radości, kiedy zabrzmi ostatnia.
Szczakowianka wygrała swój pierwszoligowy mecz i w dodatku nie z byle kim, bo z jedną z silniejszych ekip rodzimej Ekstraklasy, z Polonią Warszawa, z mistrzem sprzed 2 lat, z reprezentantem w pucharach. Po takim meczu na pewno trener, działacze będą mogli piłkarzy przekonać, że walczyć i wygrywać, bo walczyć można naprawdę z każdym, wygrywać nie, że wygrywać w Polsce również można z każdym, trzeba tylko nie tylko wierzyć w umiejętności, ale wierzyć w swoją pracę na boisku, zaangażowanie. Żółta kartka za opóźnianie gry, tu troszkę chyba pośpieszył się arbiter, bo Chudy wprawdzie grę opóźniał, ale przy stanie 3-1 i w sytuacji, gdy Polonia niespecjalnie naciska, to takie opóźnianie troszkę mało, że tak powiem, skuteczne. No te kartki wprawdzie na razie o niczym nie znaczą, nic nie ważą, ale w miarę jak sezon będzie trwał, zwłaszcza w rundzie rewanżowej, mogą okazać się ważne, bo część piłkarzy zamiast występować będzie odpoczywać. Dobiega końca 93. minuta. Udenkfor wiele sobie nie nagrał. Tu jeszcze raz faul tego zawodnika. Fauluje troszeczkę, ale wynika to z jego ogromnych chęci do walki. Spalony salami. W następnej kolejce Polonia zagra u siebie z Ruchem Chorzów. Natomiast piłkarze Szczakowianki pojadą do Płocka na spotkanie z Wisłą, po czym podejmować będą u siebie Widzew na tym obiekcie. Na pewno zapowiada się w Jaworznie ciekawa jesień, no i weselsza niż była do tej pory. Miejmy nadzieję, że na kolejnych spotkaniach będzie równie przyjemna sportowa atmosfera. A te troszkę gwizdów pod adresem arbitra możemy darować. Mówiliśmy już, Beniaminek nie tylko na boisku, Beniaminek na trybunach. Wszystko przyjdzie z czasem. Teraz Kęska z Adylakiem rywalizuje. Ładnie sobie poradził. Zdołał dośrodkować, ale Udenkfor już zbyt rozpędził się pod bramkę. Nie zdążył do piłki. Szerfen i ostatni gwizdek sędziego pana Jarosława Żyro. Pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie stało się faktem. Garbarnia pokonuje Polonię Warszawa 3-1 po golach Wolańskiego w 44. i Kozłupka w 57. i 63. Honorowego gola dla Polonii strzelił Mateusz Bartczak. 1 września 2002 roku przejdzie do historii w Jaworznie jako dzień pierwszego triumfu Garbarni Szczakowianki w Ekstraklasie. Dziękujemy za oglądanie wspólnie z nami meczu w klubie Kibica. Żegnają państwa Edward Durda, Paweł Zarzeczny. Zapraszamy na kolejne transmisje klubu Kibica Ligi Polskiej.